Maurycy. Jest sobota 24 lutego 2024 roku, to tak dla potomnych. Nie pojechałem pływać na kajcie, bo nie ma wiatru, więc postanowiłem, że przyjadę do Ciebie. To dzisiaj jest ten dzień, kiedy zaczynamy cykl o PET-cie, politereftalanie etylenu, poliestrze. Przy czym będzie to na takim trochę wyższym poziomie niż popularno-naukowym, ponieważ mówię, że postanowiłem zostać naukowcem. Takich materiałów popularno-naukowych jest dużo. Nawet pokażę jakieś tam umrywki i one są naprawdę niezłe. Ja powiem, omówię to zagadnienie dużo bardziej obszernie, bo to nie będzie pod tytułem opowiem Ci, co przeczytałem, tylko ja naprawdę znam się na tym i wiem, jak to się robi. Pan się nie boi? A czego ja mam się bać? Ja wiem, co robię. Z PET-em, z politereftalanem etylenu mam do czynienia grubo ponad 20 lat i na dowód tego, że wiem, o czym mówię, niech zaświadczy fakt, że jak pewna firma produkująca opakowania postanowiła, że przejdzie na produkcję opakowań z PET-u, zaczęli poszukiwania jakiejś osoby, która przeprowadzi takie dogłębne szkolenie załogi na temat politereftalanu etylenu, ale obszernie, od produkcji poprzez przetwórstwo, recykling, jakieś aspekty kontroli jakości, przyszłość i tak dalej. Szukali w całej Polsce i trafiono do mnie. Chodziło o szkolenie, nie takie materiał pół godziny, żeby tam popowiadać tam godziny. 3 dni szkolenia po 6 godzin dziennie, naprawdę bardzo obszernie. Także poechtało to trochę moją próżność. Tu jak widzisz w tle dałem fotografię artykułu z gazety, który ukazał się ponad 20 lat temu. Wiadomo, jakiś tam chwytliwy tytuł, trochę przypadkiem. Chodzi o wytwarzanie materiału z tego poużytkowego PET, politereftalanu etylenu, materiału elastomerowego. Zaczęło się to od studiów na Wydziale Mechanicznym, tak się nazywał wtedy ten wydział, obecnie się nazywa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Politechniki Szczecińskiej, bo tak się wtedy nazywała uczelnia, a teraz się nazywa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Ja kończyłem te studia, pisząc pracę magisterską pod tytułem Badania właściwości mechanicznych kompozycji recyklatowych politereftalanu etylenu PET. Po pracy magisterskiej zostałem na uczelni, kontynuując tematykę politereftalanu etylenu i 2 lata budowałem stanowisko, o tym też poopowiadam, bo to są nawet trochę zabawne rzeczy. I po 6 latach od uzyskania tytułu magistra uzyskałem stopień doktora specjalności przetwórstwo tworzyw sztucznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a temat pracy struktura i właściwości mechaniczne reaktywnych mieszanin polimerowych politereftalanu etylenu z polioksytetrametylenem. No brzmi strasznie, ale jak widzisz, cały czas ten politereftalan etylenu się przewijał. Maurycy, żeby była jasność, że ja tym PET-em nie zajmowałem się jakoś hobbystycznie, amatorsko, popularno-naukowo, tylko była to poważna sprawa i rzeczy, które robiliśmy, były nowością w skali światowej. W 2003 roku zrobiliśmy zgłoszenie patentowe i uzyskaliśmy patent na sposób utylizacji poużytkowych butelek z politereftalanem etylenu do wytwarzania materiałów polimerowych, zwłaszcza elastomerów termoplastycznych. To był mój pierwszy patent, którego byłem współtwórcą. Obecnie jestem współtwórcą ponad 10 patentów. Wydaje mi się, że udowodniłem swoje kompetencje, że mogę Ci o tym obszernie poopowiadać. W kapitalizmie jest tak, że jak się sam nie pochwalisz, to Cię nie pochwalą, więc starczy może tej autopromocji i zacznę opowiadać. Może też zacznę od takich ciekawostek, mianowicie ta inżynieria materiałowa, która tutaj była kierunkiem na wydziale, bo już nie ma tego kierunku, to jest taki kierunek interdyscyplinarny łączący w sumie mechanikę i chemię. I on w sumie był takim naszym międzywydziałowym kierunkiem połączonym z chemią, przy czym
Inżynier materiałowy to jest taki specyficzna osoba, bo nie jest akceptowana ani przez chemików jako chemik, ani przez mechaników jako mechanik. Czyli dla chemików inżynier materiałowy to jest mechanik, a dla mechaników chemik. Maurycy, jest taka scena w Wabanku pierwszej części, jak aktor mówi... Cicho to wariat. To tak mniej więcej reagują chemicy, jak zaczyna mówić coś mechanik. Więc mówią, cicho to wariat. I vice versa, jak wśród mechaników jest jakiś chemik, zaczyna coś opowiadać, to podobna jest reakcja. Cicho to wariat. Dzień dobry. To jakiś wariat. Żeby być dobrym inżynierem materiałowym, no to musisz odrobić lekcje z obydwu dziedzin, czyli musisz być i dobrym chemikiem, i dobrym mechanikiem. Ja odrobiłem te lekcje i umiem zarówno syntezować, czyli od proszków, płynów wychodząc, zrobić ten materiał polidereftalny etylenu, stosując katalizatory i całą tą technologię, poprzez jego przetwórstwo, czyli obsługa tryskarek, budowa form tryskowych, projektowanie. Ja bardzo wiele lat uczyłem przedmiotu projektowanie form i oprzyrządowania technologicznego, uczyłem przetwórstwa, tworzył, specjalizuję się zwłaszcza w przetwórstwie wtryskowym. Wyjściowo mamy taki, Maurycy, granulat. Zobacz, takie, nie wiem czy widać, granulki, które po stopieniu można uformować w jakiś detal i po ochłodzeniu stają się tym detalem. I jak się robi takie butelki? Wtryskuje się takie, to się nazywa preformy. Takie, wygląda to jak probówka. Potem jest to rozmuchiwane, z tych preform jest rozmuchiwana butelka. Wiesz, Maurycy, co się stanie, jak taką butelkę po wodzie byśmy chcieli napełnić gorącą wodą, taką szczelinkę. Pokażę ci. Napełniam. Zobacz, coś się, rozmiar nie zgadza. Skurczyła się. Nie wiem, czy dobrze widać. Zobacz, co by się stało, jak się włoży butelkę do piekarnika, który ma temperaturę 190 stopni. Ona się nie stopi, ale skurczy się jeszcze bardziej. Po czym zwróć uwagę jeszcze, zobacz, co się stało z szyjką. Zrobiła się nieprzeźroczysta, nie jest transparentna. Tak samo miejsce wtrysku takie się zrobiło. Wyjaśnię ci w którymś z następnych odcinków. Dlaczego? Pokażę ci tylko taki sposób, który możesz zastosować, żeby butelka pusta nadawała się do nalewania gorących płynów i nie kurczyła się. Aczkolwiek ta, która już raz się skurczyła, ona się więcej nie skurczy. Już można do niej nalewać gorący płyn. Ja spreparowałem w ten sposób butelkę, że napełniłem piaskiem i włożyłem do suszarki, która miała 190 stopni Celsjusza. Ona chciała się skurczyć, ale nie mogła, bo jej piasek nie pozwalał. Zaszła przemiana i teraz ona już się nie będzie kurczyć. Mam nadzieję. Teraz sprawdzimy. Wysypię piasek. Teraz się nie pomylę. Zobacz, jak wygląda szyjka. I to denko. Zobacz. Mam wrzątek i teraz nalewam do tej butelki. No i zobacz. Jak wygląda oryginalna. Utrzymała ten kształt. Co się stało? Już wyjaśnię. Dobra, Maurycy. Było miło i teraz zaczyna się. Dlaczego butelki PET po nalaniu do nich gorącego płynu kurczą się? Dlatego, że jest taka temperatura przemiany drugiego rodzaju, już jest trudno, która się nazywa przemianą zeszklenia. W szkołach
powszechnie uczy się oczywiście, że mamy trzy stany skupienia i tam czwarty plazma, że mamy stan stały, ciekły, gazowy i pomiędzy nimi są przemiany. Żeby ze stanu stałego wejść w stan ciekły, to musimy materiał stopić i odwrotnie, jeżeli z ciekłego chcemy wejść w stan stały, to musimy materiał zamrozić, musi on skrzepnąć. I to jest ta temperatura rozmarzania, zamarzania w przypadku wody 0 stopni. Jest tą temperaturą, która rozdziera ten stan. To jest swoją drogą taka zagwozdka, jak się studentom mówi, że jeżeli temperatura 0 stopni jest temperaturą i zamarzania, i rozmarzania, to czego należy oczekiwać, jeżeli weźmiemy, nastawimy w lodówce 0 stopni i włożymy szklankę wody, to ona tam zamarznie, albo inaczej, umieścimy tam kostkę lodu, to on tam, ten lód rozmarznie. Otóż to jest tylko temperatura przemiany i żeby ta przemiana zaszła, musimy dostarczać albo odbierać ciepło. Czyli jeżeli mamy lód i chcielibyśmy, żeby on miał temperaturę dodatnią, nie wiem, 2 stopnie czy 5 i będziemy dostarczać ciepło, to dopóki nie stopimy go do końca, nie podgrzejemy. Po prostu ciepło, które będziemy dostarczać, nie będzie poświęcane na podniesienie temperatury lodu, tylko na jego topienie. Później jak się zamienia wodę, już można podnosić tą temperaturę. Natomiast jak jest z tym zeszkleniem tajemniczym? To już nie jest taka powszechna wiedza. Bo gdybyśmy zapytali na przykład, jaka jest temperatura topnienia szkła szyby okiennej? I to pytanie jest nieprecyzyjne, albo nawet niewłaściwe, bo szkło, w postaci tej szkło sodowe, ta szyba okienna, nie ma temperatury topnienia. No i ktoś może powiedzieć, no bzdura, no jest ciałem stałym, więc na pewno w jakiejś temperaturze przechodzi w ciecz. Zresztą było widać w hucie szkła, że przyjmuje taki stan plastyczny, że można rozbuchiwać, a w którymś momencie jakbyśmy podwyższyli temperaturę, to zacznie się tak zachowywać, że pod wpływem grawitacji zacznie przyjmować kształt naczynia. Otóż w takich ciałach jak szkło, temperaturą, która rozdziela stan stały i ciekły, jest temperatura zeszklenia. Dla szkła okiennego, dla tej szyby okiennej jest około 500 stopni. Przy czym są pewne różnice między topnieniem, krzepnięciem, a tym zeszkleniem czy odszkleniem. Dlatego mówimy, że jest to przemiana drugiego rodzaju, a nie pierwszego rodzaju, bo nie jest to przemiana ostra, tak jak w przypadku topnienia, że mamy ciepło przemiany. Tutaj nie mamy czegoś takiego, więc to nie jest tak, że jak będziemy trochę poniżej 500 stopni, to szyba okienna jest ciałem stałym, a trochę powyżej to już jest cieczą. Proces się dzieje powoli i w temperaturze, jeżeli podwyższamy temperaturę i przekraczamy temperaturę zeszklenia, ciało zaczyna mięknąć po prostu. Dobra, i potrzebna tablica. Rysujmy sobie taki układ współrzędnych, gdzie tu będzie objętość. Volume, jakiś tam, nie wiem, centymetra sześciennych, a tu będzie temperatura. Widać? Jak? I weźmy sobie jakiś, nie wiem, metal, jakiś, nie wiem, ołów na przykład, który ma temperaturę topnienia, nie pamiętam, trochę powyżej 300 stopni, 320. I zrobilibyśmy sobie teraz takie doświadczenie, że umieścilibyśmy w komorze, w której podnoszona jest temperatura stopniowo, byłaby to kostka, załóżmy, taka jak do gry z ołowiu i byśmy sobie umieścili na nim czujnik zegarowy, patrzyli, jak się zmienia wymiar wraz ze wzrostem temperatury. Wiadomo, że ciała rozszerzają się ze wzrostem temperatury, więc dlatego ołowiu byśmy mieli przyrost jego objętości, tak jakby stawał się większy, przy czym w pełnej temperaturze, oznaczona T z indeksem M, melting, czyli temperaturze topnienia, mamy taką anomalię, że tu jest właśnie przemiana, przy czym ten ołów w stanie stopionym zajmuje większą objętość niż w stanie stałym, no bo nie jest upakowany, więc on w tej temperaturze dozna skokowej zmiany objętości, jakieś tam, powiększy się, po czym jak się w pełni stopi, ta objętość będzie się dalej zwiększała z jakimś tam może nawet większym współczynnikiem proporcjonalności, powiedzmy jakoś tak. Czyli mamy
tą skokową zmianę objętości, a także wielu innych parametrów, na przykład ciepła właściwego, mamy ciepło właściwe stanu stałego, ciepło przemiany i ciepło właściwe w stanie ciekłym. Natomiast gdyby to było szkło, szyba okienna i ta temperatura wtedy byłaby gdzieś około tutaj 500 stopni i wtedy nie nazywała się by TM, tylko z indeksem G od glas, zeszklenie, też szkło się rozszerza wraz ze wzrostem temperatury, nie tak samo, w takim samym stopniu jak ołów, ale to nieistotne, po czym w tej temperaturze zmienia się tylko współczynnik kierunkowy, powiedzmy tak, to trochę przerysowanie zrobię, że w tej temperaturze ta objętość zaczyna się zwiększać dużo bardziej ze wzrostem temperatury niż przed osiągnięciem tego punktu. Więc tu widać tą zasadniczą różnicę. To jest to temperatura zeszklenia. Z drugą stronę oczywiście podobnie się to zachowuje. PET ma tą temperaturę zeszklenia równą 69, kiedy jest całkowicie amorficzne, około 70 i 82, kiedy jest już mocno wykrystalizowane. Czyli w granicach 70-80 stopni Celsjusza jest temperatura zeszklenia PET-u. I co to oznacza? Czemu się ta butelka tak zachowuje? Bo już mamy pierwszą rzecz wyjaśnioną, że nalewając gorącej wody przekraczamy temperaturę przemiany, przemiany szklistej. Maurycy, wziąłem fragment swojego wykładu na temat temperatury zeszklenia. I co mamy? Pytanie jest, co to jest przejście szkliste, jakie zmiany strukturalne, zmiany właściwości towarzyszą przejściu szklistemu, jakimi metodami można wyznaczyć temperaturę zeszklenia. Więc właśnie to, co powiedziałem, przemiana jest, przejście szkliste jest przemianą termodynamiczną drugiego rodzaju. Wyróżnia się, po pierwsze, przemiany pierwszego rodzaju rzędu, w których zachodzi nieciągła zmiana funkcji stanu, na przykład objętość nieciągła, czyli mamy jakiś skok, entropii, ciepła właściwego itd. w temperaturze równowagi termodynamicznej, co jest związane z wydzieleniem lub pochłonięciem ciepła, tak zwane ciepło utajone, czyli jakieś ekstra ciepło mamy. I mamy przemiany drugiego rzędu, w których zachodzi ciągła zmiana parametrów, ale nie ciągłe, pozostają ich pochodne. No właśnie, to już zaczyna się. Pochodna, czyli prędkość zmian przed tym punktem i po tym punkcie jest inna, więc nie można wyznaczyć w tym punkcie pochodnej, jakby to miała być funkcja, to pochodna, która też jest funkcją, będzie nieciągła w tym miejscu. Nie występuje tu efekt cieplny przemiany. I przejście, teraz właśnie bardzo ważne, przejście szkliste dotyczy tylko struktury amorficznej, czyli jeżeli coś ma zdolność do krystalizacji, nie wiem, właśnie metale są skrystalizowane, jakieś tam ceramiki, nie ma takiego przejścia. A nawet jeżeli są polimery, które są częściowo krystaliczne, a takim polimerem jest PET swoją drogą, to ten efekt zeszklenia dotyczy tylko struktury amorficznej. I podczas przejścia przez temperaturę zeszklenia, w temperaturze tej zeszklenia zostają zablokowane lub odblokowane, w zależności czy się chłodzi, czy się podgrzewa, segmentowe ruchy fragmentów makrocząsteczek. To tak wygląda tylko, że materiał jest jakby statyczny, nie rusza się i te drobiny, te cząsteczki materiału są nieruchome. One, tak jak ruchy Browna, cząsteczki gazu i tak dalej, materia się cały czas rusza i wewnętrznie te atomy drgają. Te atomy są połączone w łańcuchy i też drgają. I te łańcuchy przed temperaturą zeszklenia, one są jakby zablokowane, nie jakby, one są zablokowane i nie mogą wykazywać jakichś tam wzajemnych, większych przemieszczeń, jak tutaj nazwałem, takich ruchów segmentowych, a po przekroczeniu temperatury zeszklenia mogą. Mogą się fragmenty łańcucha przemieszczać i to ma bardzo duże konsekwencje. Ja tutaj taki fajny rysunek zrobiłem. To jest taki model, jak wygląda fragment jakiegoś łańcucha polimerowego. Te sfery takie, to jest wyznaczony promień van der Waalsa, gdzie nie można bardziej przybliżać do siebie atomów i jakby ta struktura jest cała ściśnięta, nie ma wolnych przestrzeni. I teraz jak podnosimy temperaturę, to na skutek właśnie tych ruchów segmentowych
W materiale mogą się pojawiać tak zwane free volume, objętość swobodna, czyli takie miejsca, gdzie jest ekstra przestrzeń. I ona dlatego po przekroczeniu temperatury zeszklenia materiał rozszerza się dużo bardziej objętościowo i liniowo niż przed temperaturą zeszklenia. Czyli nagle możliwe są ruchy segmentowe. Może Ci wyjaśnię na przykładzie gumy, ruchy segmentowe. Guma jest materiałem, który nie jest w stanie krystalicznym. Jest to materiał lekko usieciowany, cokolwiek to teraz dla Ciebie znaczy. To znaczy, że takie długie łańcuchy są gdzieniegdzie powiązane takimi mostkami dwusiarczkowymi w przypadku gumy. I zobacz, ona ma takie właściwości elastyczne, czyli że się rozciąga. Przy czym ta elastyczność to nie sprężystość, tak jak w przypadku stali. To jest inna cecha, inna właściwość i inny jest mechanizm tego powstawania. Ta elastyczność jest możliwa właśnie tylko dlatego, że ta guma jest powyżej temperatury zeszklenia i te łańcuchy mogą się w tym materiale przemieszczać względem siebie. Po odjęciu obciążenia wracają do pierwotnego kształtu, zaraz się to pokaże. Jest taka temperatura w przypadku gumy, jest to dużo poniżej temperatury 0 stopni Celsjusza, w której ta guma twardnieje i też zaczyna się zachowywać tak jak szyba okienna, czyli jak ciało stałe, takie klasyczne. I wtedy ten materiał staje się kruchy. Albo inaczej, bo to takie doświadczenia, może przyniosę ciekły azot, to Ci pokażę następnym razem, że rozciągnięta guma, którą włożę do ciekłego azotu, to ona pozostaje rozciągnięta, nie wraca. A jak rozciągnąłbym sprężynę stalową i włożę do ciekłego azotu, i ona w tym ciekłym azocie nadal pracuje jak sprężyna, natomiast guma dopiero jak przejdzie powyżej temperatury zeszklenia, pobierze ciepło, to zacznie powoli wracać do tych swoich pierwotnych kształtów. Butelka PET po przekroczeniu temperatury zeszklenia jest w stanie amorficznym, a jednocześnie, czyli w tym takim bezpostaciowym, nie jest krystalizowana mocno, a jednocześnie jest powyżej temperatury zeszklenia, więc może się zachowywać tak jak ta guma. I tak jak ta guma, jak powiedziałem Ci, jak była rozciągnięta i włożymy do ciekłego azotu poniżej temperatury zeszklenia, to ona ma zamrożony ten kształt, tak ta butelka jak była rozdmuchana, a rozdmuchana była w temperaturze podwyższonej co najmniej 120 stopni, jak nie więcej, więc ona przybrała taki kształt butelki, po czym forma była zimna, szybko została ochłodzona, poniżej tej temperatury zeszklenia tej 80 stopni i ten kształt został utrwalony tej butelki. I teraz tam są jakby takie zamrożone możliwość odkształceń. Przy czym, tak jak powiedziałem Ci, to nie są odkształcenia sprężyste. Teraz też będzie grubo, bo w odkształceniach sprężystych, takich jak w metalach, to jak oddalają się cząstki od siebie, atomy, to zmienia się odległość wiązań atomowych i kątów walencyjnych, zmienia się energia wewnętrzna i to jest potencjał do wykonania pracy tej powrotnej. Natomiast przy odkształceniach elastycznych nie zmienia się energia wewnętrzna, nie zmieniają się odległości międzyatomowe, nie zmieniają się kąty walencyjne. Możliwe są tylko obroty na wiązaniach pojedynczych. Natomiast zmienia się entropia. Znowu trudno. Jakieś pojęcie z termodynamiki. Kto to widział tą entropię? Ale nie, tak naprawdę zmienia się entropia oczywiście, a układ dąży do zwiększania swojej entropii. Jeżeli rozciągamy taką gumę, to zwiększamy jej entropię. Jak tylko będą warunki ku temu, żeby mógł materiał pobrać ciepło, to kosztem pobrania tego ciepła będzie zwiększał swoją entropię, czyli rozprostowane łańcuchy zaczną się skłębiać. Zaraz Ci puszczę taką może animację jeszcze. Boże, tyle jest materiału, nawet nie wiedziałem, zaraz będę kończył. Chyba tą pierwszą część tylko pokażę jeszcze wtrysk, bo sobie wtryśniemy z granulatu próbki z tego PET-u, żeby był taki sam materiał jak materiał tych preform. Zrobimy to na starej takiej wtryskarce i na nowej, ale pokażę Ci tą animację. Mamy taką animację. Jest to taki polieter, taki oligoeter, bo ma takich segmentów powtarzalnych, alifatycznych, około 13-14 i on jest w postaci skłębionej. Jest to taka symulacja, gdzie każda klatka jest co 10 femtosekund w 20 stopniach Celsjusza w jakimś rozpuszczalniku. I teraz co się dzieje, jeżeli byśmy przełożyli siłę? O, to jest, jaka jest skala? To jest 1 nanometr.
Do końców łańcuchu przykładamy siłę. Ja to po tym, jak tutaj jeszcze zasłaniam, zaraz to puszczę jeszcze raz na cały ekran. To jest możliwe rozprostowanie tego łańcucha, przy czym to rozprostowanie jest porządkowaniem jego, a wzrost porządku to jest zmniejszenie entropii. I ta cząsteczka miała bardzo dużo energii rozdzielone na te stopnie swobody, ona tą energię wydzieliła. Teraz pochłania tą energię i ta energia powoduje, że ten cały układ drga i ma znowu tendencję do skłębienia się. I to jest ten mechanizm rozciągania i wracania gumy. To jest zupełnie inny mechanizm od sprężystości, przy czym powiem Ci jeszcze jedną ważną rzecz. To nie jest taka powszechna wiedza i właśnie to, co Ci mówiłem, chemikach, mechanikach i teraz taki biedny inżynier materiałowy jest pomiędzy. Mechanik powie tak. Nie ma elastyczności. Materiał jest albo elastyczny, albo plastyczny, albo sprężysto-plastyczny. A ta elastyczność to jest tylko błędne tłumaczenie z angielskiego sprężystości, bo po angielsku elasticity to jest sprężystość. Więc po prostu ktoś to błędnie tłumaczył i nie ma elastyczności. No, niestety jest, znaczy wstety, niestety. Ona po angielsku się nazywa wtedy nie elasticity, tylko albo hyper elasticity, albo rubber-like elasticity. A w języku polskim mamy właśnie dodatkowe określenie, mówimy elastyczność, żeby odróżnić od sprężystości. Sprężystość i elastyczność to nie jest to samo, aczkolwiek w reklamach, pamiętam, że była taka reklama, można coś takiego spotkać, gdzie pamiętam, że jakiś taki był chwyt reklamowy, że nasz kredyt jest elastyczny jak sprężyna. I tam pani, czy tam pan ściskał sprężynę i mówił, że właśnie taka ona jest elastyczna. No więc elastyczne są gumy, kauczuki zwulkanizowane, elastomery są elastyczne, a materiały metaliczne, stopy są sprężyste, czy ceramiki. I teraz jeszcze jest jedna taka istotna różnica. Zakres tych odkształceń elastycznych może być bardzo duży, do 1000% nawet dla kauczuków. Natomiast zakres sprężystości to jest kilka procent. Jak dwa atomy się od siebie oddali, i teraz to według różnych danych, według Ażbiego 10%, według innych danych 6%, w praktyce to jest kilka procent, to one już na trwale zostały rozdzielone, czyli materiał pęka. Po prostu nie da się w sprężyście odkształcić materiału więcej niż o kilka procent. On nastąpi albo plastyczne odkształcenia, jeżeli są możliwe, czyli materiał zacznie się plastycznie odkształcać, albo pęknie, tak jakbyśmy szkło chcieli, czy jakiś na przykład diament odkształcić o kilka procent. Swoją drogą to też będzie jeden z takich filmów, jak zaczniemy sobie liczyć teoretyczne wytrzymałości, co ludzkość aktualnie potrafi zrobić, odnosząc się właśnie do diamentu, jakie są wytrzymałości materiałów i zrobimy taki challenge względem materiałów. No dobra, Maurycy, to na zakończenie zróbmy sobie z tego granulatu próbki, które chyba w następnej części będziemy rozciągać. Wycinamy sobie też fragmenty butelki, i będziemy je rozciągać i opowiadam trochę o wytrzymałościach, anizotropii i innych rzeczach. Może zacznę najpierw od naszego nowego nabytku, zanim podejdę do tej wtryskarki starszej, żeby mi dziekarnie zarzucił, że jakieś muzeum pokazuje. Więc mamy tutaj w pełni elektryczną, 100-tonową wtryskarkę i na niej zrobię też kształtki do badań, czyli tak zwane wiosełka z politereftalanu etylenu. Może pokażę tutaj przy okazji. Wtryskarka jest wyposażona w formę wtryskową, która tu jest do stołu wtryskarki zamocowana. Jest to forma mojej konstrukcji. Koordynowałem jej wykonanie. Forma modułowa, gdzie możemy wykonywać, tutaj są takie wkładki. Różne próbki, beleczki, wiosełka. Teraz są założona jest forma na wiosełka. Swoją drogą mogę tu przy okazji zreklamować ZUT nasz, bo tego typu formy, na przykład w holenderskiej firmie, może nazwę nie będę
mówił, taka forma kosztuje co najmniej 50 tysięcy euro. My w ZUCie jesteśmy w stanie ją wykonać znacznie, znacznie taniej, także zapraszam do kontaktu, gdyby ktoś był zainteresowany. Są to bardzo oryginalne rozwiązania, które zastosowałem, więc naprawdę polecam. Aktualnie program jest ustawiony dla polipropylenu, ale jak przyniosę PET suszony, bo polipropylenu nie trzeba suszyć, to wstawię parametry do polipropylenu. PET-u. Pokażę jakiś drobny rys. Zamknięcie formy, zamykanie kolanowe, dojazd cylindra, jeżeli była praca z odjazdem, wtrysk, docisk, teraz trwa, tak jakby nic się nie dzieje, i chłodzenie, ponieważ ta próbka jest gruba, bo ma 4 mm, a tworzywa polimerowe, termoplastyczne, która się przetwarza metodami wtrysku, potrzebują czas do ochłodzenia, który jest związany z kwadratem grubości ścianki, czyli jeżeli 2 razy grubsza ścianka, 4 razy większy czas, czyli jeżeli wypraska 2 mm potrzebuje 10 sekund, żeby ją prawidłowo docisnąć, żeby nie miała zapadnięć, to wypraska 4 mm, tak jak ta, potrzebuje 4 razy więcej czasu, czyli 40 sekund. Ale właśnie się to zrobiło, ja w tym czasie sobie opowiadałem i mamy 2 kształtki, to się po angielsku nazywa dog bone shape, a po polsku wiosełko na to mówimy, bo ma takie szersze części chwytowe. Od razu mamy 2 próbki, należy ten wlewek odciąć. Maurycy, siedzisz sobie wygodnie, to słuchaj. Mamy w suszarce próżniowej polietyletylenu, więc suszył się parę godzin. Dla polietyletylenu suszenie jest bardzo ważne. Ten polimer płonie mało wody. W wodzie, gdybyśmy go moczyli, to maksymalnie 0,5% płonie. Niemniej jednak do przetwórstwa wskazane jest, żeby posiadał mniej niż 0,02%. Przy czym taką ilość wilgoci to on jest w stanie w ciągu paru minut, 5, 10, 15 minut wchłonąć z powietrza. Dlatego po wysuszeniu ten PET nie powinien mieć styczności z otoczeniem. I co jest istotne, tu nie chodzi o to, że ta woda spowoduje, że on się spieni czy coś. Ta woda powoduje degradację hydrolityczną, to się tak mądrze nazywa. Tnie ten PET na małe kawałki, czyli z polimeru robi się oligomer. Drastycznie spadają właściwości mechaniczne, ale głównie wydłużenie do zerwania. Na przykład, gdybyśmy zrobili preformę do butelki z takiego lekko zdegradowanego PET-u, to przy rozmuchaniu będą pękały te butelki. Dlatego bardzo ważne jest to wysuszenie. Ja już mam wysuszony. I teraz tutaj też może opowiem. To jest taka stara wtryskarka Maurycy. Ale ona jest bardzo użyteczna, bo ma mały cylinder, mały ślimak. Jak mamy garstkę tworzywa, którą robimy na reaktorze, tam powiedzmy 200 gramów, to my z tej garstki możemy na tej wtryskarce uzyskać parę dziesiąt próbek, bo po pierwsze mała dawka wchodzi tutaj do cylindra, po drugie wbrew pozorom manualna obsługa jest dużo szybsza niż na tych ekranach dotykowych przełączanie się. Ja tu mogę dużo szybciej reagować. Więc do takiej produkcji jednostkowej ona całkowicie nam wystarcza. Ona jest wyposażona, i to jest właśnie istotne, taką formę. To była jedna z pierwszych moich konstrukcji. Moja to osobiście też jest modułowa. Zobacz, Maurycy, tak to wygląda. Forma 10-krotna. Na 10 wiosełek robi się taka gwiazdka. Termostatowana. Wrzucę osobny film, jak ona była robiona. Jest to całkowicie moja oryginalna konstrukcja i tutaj są też bardzo oryginalne rozwiązania zastosowane i też możemy w ZUCie wykonać jako zlecenie taką formę do przemysłu czy dla innej uczelni, gdyby się ktoś zgłosił. Zapraszam do kontaktu. Mamy wysuszony PET. Wrzucam do leja zasypowego.
Odkłada resztę z powrotem do suszarki, to co mówiłem. Do oleja też bardzo dużo nie sypię. Pompę próżniową już można wyłączyć. I teraz Maurycy, parametry wtrysku. Wiadomo, że tutaj manualnie ustawiam na strefach różne temperatury. O tej temperaturze też jest ciekawostka i może nie w tym momencie, bo już będzie za dużo dygresji, opowiem taką historię, gdzie celem było wtryśnięcie jak najgrubszej wypraski, która będzie jeszcze przeźroczysta, bo wiadomo, że ten materiał ma zdolność do krystalizacji i przy grubej wyprasce zacznie pojawiać się ta struktura krystaliczna, która jest nieprzeźroczysta. To znowu jest osobny temat, który postaram się mówić, bo nie jest oczywisty, wcale niełatwo znaleźć takie informacje. Dlaczego polimery raz są przezroczyste, raz nie? Czemu struktura amorficzna jest przezroczysta, a krystaliczna nie? I tak dalej. Ale zaczynamy. Zwiększyłem dawkę. Zobaczymy. Proszę. Już prawie. Myślę, że w tym miejscu można przełączać na docisk. I mamy piękną wypraskę z PET-u butelkowego. Wiosełka są przezroczyste. Wlewek, jak powiedziałem, jest gruby. On ma grubość 7 mm. Bo nie było, nie widać. Piękna wypraska na ulicy.